Porażki doświadczane na własnej skórze bolą szczególnie i bardzo często wiele kosztują. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy zjedli zęby na biznesie, powtarzają, że warto uczyć się na błędach, ale najlepiej na cudzych. Jeśli chcesz, by tak było w Twoim przypadku, musisz przyjąć odpowiednią postawę. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Chciej się uczyć, inspirować, wyciągać wnioski, radzi Tomasz Czarski, założyciel i właściciel firmy Organik. Myślę, że to jest największa rzecz, żeby czerpać od mądrych ludzi, od ludzi, którzy mają doświadczenia i potrafią innych zainspirować. Bo ja nikomu nie dam pewności co do tego, jaką drogą żyć. Ja mogę powiedzieć, jakimi parametrami ja się kierowałem, żeby być tu, gdzie jestem i co dla mnie jest ważne. Jeżeli to kogoś uczyni bardziej mądrym albo skróci drogę w dojściu rozumienia do siebie, to wspaniale. I mówię, no, chętnie się podzielę tym, co już wiem, czy co zrozumiałem na tej ścieżce. Kluczowe to jest iść drogą własnej intuicji, sprawdzać, z czym jest dobrze. Moje ciało jest podpowiedzią tego, jakie są dobre decyzje w moim życiu, a nie Excel. Oczywiście my robimy analizy, oczywiście podsumowujemy różne rzeczy, ale decyzje zawsze podejmujemy. Na koniec ktoś musi podjąć decyzję, tak? Czy on ma sterty raportów? Nie. On ma czuja na podstawie tego, co ludzie mu powiedzieli, jaka informacja wróciła z rynku. Porobiliśmy jakieś tam raporty, ale wierzę, że zarządzający powinni się odwoływać do zarządzających albo ludzie, którzy kreują, którzy coś chcą od zera postawić, tak? W pewnym momencie trzeba mieć odwagę powiedzenia sobie, czy to jest moje? Czy ja w tym będę potrafił być wiarygodny? Bardzo ważne jest też pytanie innych o swoje niedociągnięcia. To daje większe szanse na to, że zorientujesz się, iż popełniłeś jakiś błąd, z którego nie zdawałeś sobie sprawy. Bo jak wiadomo, decyzje podejmuje się na podstawie posiadanych informacji. Jeśli nie będziesz czegoś wiedział, to ryzyko podjęcia błędnej decyzji znacznie się zwiększy. Ale samo słuchanie, zgłębianie informacji na temat niepowodzeń innych nie wystarczy. W ramach nauki na błędach warto skrupulatnie przeanalizować przyczyny usterki, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia jej ponownie w przyszłości u siebie. Oczywiście wnioski należy przekuć w czyny, inaczej nie będzie pożytku z naszych działań. Zatem podsumujmy, dlaczego warto uczyć się na błędach innych ludzi. Po pierwsze, jeśli chodzi o decyzje biznesowe, nikt nie chce tracić pieniędzy i mieć, nazwijmy to, blizn, które będą mu o tych niepowodzeniach przypominać. Zawsze gdzieś jest ktoś, kto popełnia błąd biznesowy. Poświęć trochę czasu na wyszukanie i przestudiowanie historii niepowodzeń. Kiedy to zrobisz, uczysz się na błędach innych i zapobiegasz ich powielaniu. Po drugie, nie cierpisz na stratę czegoś. Uczenie się na błędach innych ludzi jest jak przyswajanie sobie strat bez ich doświadczania. Po trzecie, o wiele lepiej jest nauczyć się, jak nie robić czegoś na cudzych doświadczeniach, niż z błędu przypisywanego tobie. Spalasz mniej zasobów, tracisz mniej energii. Gdy będziesz świadom, czego nie robić po przeanalizowaniu sytuacji, która doprowadziła do porażek w innych firmach. I pamiętajcie, że niepowodzenia przy odpowiednim nastawieniu i wytrwałości mogą być motorem innowacyjności. Trzeba czerpać z nich naukę, podobnie jak Edison, który wielokrotnie podejmował się skonstruowania żarówki, mówiąc, to nie były nieudane próby. Każda z nich nauczyła mnie, jak nie konstruować żarówki elektrycznej. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy lepiej uczyć się na błędach innych, czy raczej na swoich? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.